Witam wszystkich, mówi Zofia z Krakowa, dalszy ciąg, co powinienem uczynić, aby odziedziczyć życie wieczne, Margaret Davis. On wkrótce przyjdzie, bądź gotowy, skoro to wszystko ma ulec zagładzie, jakimiż powinniście być wy w świętym postępowaniu i w pobożności. Jeżeli oczekujecie i pragniecie gorąco nastania Dnia Bożego, z powodu którego niebiosa w ogniu stopnieją i rozpalone żywioły rozpłyną się, ale my oczekujemy według obietnicy nowych niebios i nowej ziemi, w których mieszka sprawiedliwość. Przeto umiłowani, oczekując tego, starajcie się, abyście znalezieni zostali przed Nim bez skazy, bez nagany w pokoju. 2 Piotra, rozdział 3, werset 11-14. Oto przychodzę jak złodziej, błogosławiony ten, który czuwa i pilnuje szat swoich, aby nie chodzić nago i aby nie widziano sromoty jego. Apokalipsa, rozdział 16, werset 15. Nikt z nas nie powinien ośmielić się choć na moment pozostawać bez ochrony, gdyż Syn Człowieczy przyjdzie o godzinie, której się nie domyślacie. Zachowajcie siebie samych w miłości Bożej, oczekując miłosierdzia Pana naszego Jezusa Chrystusa ku życiu wiecznemu. Judy 21. Trzymajmy się niewzruszenie nadziei, którą wyznajemy, bo wierny jest ten, który dał obietnicę, i baczmy jedni na drugich w celu pobudzenia się do miłości, dobrych uczynków, nie opuszczając wspólnych zebrań naszych, jak to jest u niektórych zwyczaju, lecz dodając sobie otuchy, a to tym bardziej, im lepiej widzicie, że się ten dzień przybliża. Bo jeśli otrzymawszy poznanie prawdy, rozmyślnie grzeszymy, nie ma już dla nas ofiary za grzechy, lecz tylko straszliwe oczekiwanie sądu i żal ognia, który strawi przeciwników. Hebrajczyków, rozdział 20, werset 23-27. Wiele osób ma problem ze zrozumieniem tego tekstu, myśląc, że nie mogą powrócić do Boga po tym, jak świadomie zgrzeszyli. To nie Bóg miałby nie przebaczyć, lecz to oni nadal to czynią. Gniew Boga nie jest ogłoszony przeciwko niepokutującym grzesznikom jedynie z powodu grzechów, które popełnili, lecz dlatego, że gdy są wezwani do pokuty, wolą trwać w uporze, powtarzając grzechy przeszłości, nie bacząc na dane im światło. Gdyby przywódcy żydowscy poddali się przekonującej mocy Ducha Świętego, byłoby im przebaczone, lecz oni byli zdecydowani nie ustąpić. W taki sam sposób grzesznik, trwając w uporze, staje się miejsce, gdzie Duch Święty nie może na niego wpływać. Gdy Saul odwrócił się od nagany posłanej przez Bożego Ducha Świętego i trwał w swym zaciętym samousprawiedliwieniu się, odrzucił jedyny sposób, przez który Bóg mógł działać dla ratunku przed jego własnym ego. On świadomie odseperował się od Boga. Nie mógł otrzymać boskiej pomocy lub prowadzenia, zanim nie powrócił do Boga przez wyznanie swojego grzechu. Dlatego musimy tym baczniejszą zwracać uwagę na to, co słyszeliśmy, abyśmy czasem nie zboczyli z drogi. Bo jeśli słowo wypowiedziane przez aniołów było nienaruszalne, a wszelkie przestępstwo i nieposłuszeństwo spotkało się ze słuszną odpłatą, to jakże my ujdziemy cało, jeśli zlekceważymy tak wielkie zbawienie? Hebrajczyków, rozdział 2, werset 1-3. Zlekceważcie to wielkie zbawienie zachowane dla was przez laty. Pogardźcie tą chwalebną propozycją usprawiedliwienia przez krew Chrystusa i uświęcenia przez oczyszczającą moc Ducha Świętego, a wtedy nie będzie już dla was ofiary za grzechy, lecz tylko straszliwe oczekiwanie sądu i żar ognia. Błagam was teraz, abyście upokorzyli się i zaprzestali swojego zaciętego sprzeciwiania się światu i świadectwu. Powiedzcie Panu, moje niegodziwości odłączyły mnie od mojego Boga. O Boże, przebacz moje występki. Wymasz moje grzechy z Twojej księgi pamiątki. Uwielbicie Jego święte imię. W Nim jest przebaczenie. Możecie być nawróceni i przemienieni. Koniec. Dziękuję.